Zdrowia, szczególnie dla lewicujących, liberalnych filantropów, milionerów i miliarderów w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, filantropia jest dosyć popularna, no już od tysięcy lat. Ludzie, którzy mieli pieniądze, no to zawsze starali się podtrzymywać, czy to malarzy, czy artystów, ludzi, którzy dawali im jakąś tam przyjemność w życiu po tym, kiedy pracowali, czy zarządzali pieniędzmi, no i robili fortuny. Artyści powiedzmy żyli z tego, co bogaci ludzie im oferowali. No i teraz instytucje kulturowe w Ameryce są w zasadzie pod atakiem, pod nieustannym atakiem socjalistów, komunistów. No, rewolucja przetacza się. Rewolucja się tutaj przetacza polityczna, artystyczna, no ogólna. Ogólnie można powiedzieć, że Ameryka, no nie strzelają się tak jak w Rosji carskiej, nie mordują carów i tak dalej, no ale starają się zatłuc, można powiedzieć, prezydenta Trumpa, zatłuc wolność słowa i wypowiedzi wśród obywateli. Teraz się wzięli za swoich. Jakich swoich? No właśnie za filantropów. Lewactwo po prostu gołymi pięściami napiernicza ludzi, którzy dawali im pieniądze. W lipcu Safariland Grupa, właściciel Warren Kanders, wywalili go z zarządu w Muzeum Amerykańskiego Sztuki Amerykańskiej Whitney. I on był tam zastępcą szefa, no i wyrzucili go. Po prostu były najróżniejsze petycje, nie petycje. On się tam bronił, no ale artyści przestali wystawiać tam, no i w zasadzie musiał zrezygnować. Co była jego wina? No on był w zarządzie muzeum, no bo dawał pieniądze, a jego firma to robiła, Safariland, no to robi takie wyposażenie policyjne, które nie strzela, nie zabija. No i właśnie na granicy meksykańsko-amerykańskiej, kiedy tam przebiegli ci nielegalni Meksykanie, to gaz produkowany przez jego firmę był właśnie użyty przez Urząd Ochrony Pogranicza. No i wzięli, lewacy się wzięli za to, żeby po prostu faceta zlikwidować, wyrzucić go. On, który daje tam setki tysięcy pieniędzy w tym do muzeum, no to po prostu go wygonili. No i teraz już tak im się spodobały te akcje wyganiania, że teraz Muzeum of Modern Art, czyli Muzeum Nowoczesnej Sztuki w Nowym Jorku też się wzięli. No i jest w zasadzie na celu jest Fink, Lawrence Fink. No to on jest szefem firmy zarządzającej pieniędzmi BlackRock. No i wymagają tego, żeby on przestał inwestować, powiedzmy, w więzienia, żeby przestał inwestować w maszynę wojenną, jak to nazywają, no i żeby zaczął się interesować środowiskiem i tym, żeby nie było globalnego zniszczenia. Tam 600 podpisów zebrali, 13 najróżniejszych innych grup to zrobiła. W tydzień czy dwa tygodnie, kiedy było tam otwarcie, jakiś wernisaż tam był, no to kilka osób było zaaresztowanych właśnie, no bo przybiegli i protestowali. Także ten Fink, to nie tylko chcą, żeby go wygonić, no ale chcą jeszcze, żeby był wygoniony, też się chcą, żeby zmienił cały plan inwestycyjny, żeby przestał inwestować w takie rzeczy, którym socjalistom nie pasuje. Drugi facet w zarządzie, Steven Tannenbaum, jest wyganiany dlatego, że on po prostu ma w swojej firmie inwestuje w
w bonds, czyli obligacje rządowe, no bo Puerto Rico jest, to nie jest stan amerykański, to jest terytorium amerykańskie i oni mają swoje zarząd, no ale ludzie mają paszport amerykański, także jak ktoś przyjeżdża z Puerto Rico, tam gdzie rozmawiam po hiszpańsku, może mieszkać gdzie chce, czy w Nowym Jorku, czy na Alasce, czy na Hawajach, oni mają paszporty amerykańskie, nie potrzebują zielonej karty, no ale on kupuje obligacje, no i obligacja, tam była wielka jedna korupcja, no to teraz lewacy mówią, że jeżeli ktoś kupuje obligacje państwowe czy stanowe dla zysku, no to trzeba go wyrzucić na pysk z muzeum. No to jest po prostu nieprawdopodobne, tak? To jest atakowanie swobody inwestowania, biznesu, no w ogóle robienia biznesu. To jest coś niesłychanego w Ameryce od powiedzmy od 200 lat. Fink, co on zrobił w tym BlackRock, no to, że on usprawnił to, że ludzie z mniejszymi pieniędzmi mogli inwestować, no ale on zawsze był takim lewicującym zarządcą czy właścicielem. On parę lat temu już wyrzucił powiedzmy wszystkie inwestycje z firm, które miały cokolwiek do czynienia czy z olejem, czy z gazem, czy z węglem, także, że przestał inwestować, a jak ludzie nie mają pieniędzy, no to te kompanie po prostu upadają, tak jak nie ma kapitału, także socjaliści kontrolują kapitał, nie ma kapitału, ci, którzy mają kapitał, nie dają tego kapitału, żeby ktoś prowadził firmę czy kopalnię, no i te kopalnie upadają. Socjalizm wykorzystuje kapitalizm do rozwalenia kapitalizmu. To jest coś nieprawdopodobnego. No i on powyrzucał te inwestycje w tych firmach, no i również powyrzucał w firmach, które produkowały broń, czyli tam pistolety, czy karabiny, tego rodzaju rzeczy po prostu powyrzucał, no bo jako socjalista, jako lewicowy, jako postępowy w przeciwieństwie do konserwatystów, no to on jest przeciwko tym wartościom. On tak samo zmusił Exxon do tego, żeby Exxon zrobił raporty w 2017 i 2018 roku na temat zmian klimatycznych, a ostatnio ogłosił, że on będzie kompletnie wszystkie te pieniądze inwestycyjne, to będą bez firm, które cokolwiek mają do czynienia z produkowaniem broni. No on był na tyle ambitny kiedyś, czy przekonany, czy był takim socjalistą, że sam z siebie nieproszony pisał listy do innych firm, no i tam tłumaczył, jak jakiś profesor na uczelni, jacy powinni być odpowiedzialni za najróżniejsze sprawy, jak środowisko, przejść emerytura, jak nierówność płci, czy nierówność rasowa i tego rodzaju. No i on zaczął tłumaczyć, że on prowadzi kapitalizm z socjalistyczną twarzą. No dosyć ciekawie. Socjalizm przyszedł, żeby go zatłuc. No kiedyś przez tyle lat, to jednak kapitaliści byli w stanie zapłacić za grzechy swoich pieniędzy przez inwestowanie właśnie w świat artystyczny. No a teraz wygląda na to, że to już wśród artystów i socjalistów nie działa. To już kosztuje dużo więcej, no i nawet poddawanie się tym socjalistom nic nie daje. Po prostu oni zżerają swoich. No i on sam siebie ogłupia, jeżeli mówi, że będzie odinwestowywał, czy nie będzie inwestował pieniędzy tu, czy tam. On zaspokoi te żądania tych głodnych komunistów, socjalistów. No nie zaspokoi i te 5 czy 10% tych wrzeszczących, wściekłych
komunistów po prostu nie odpuści sobie. No i to jest właśnie najgorsze, że ludzie nie przekroczyli żadnych praw, tak? Nie złamali żadnych praw. Wszystko jest w zasadzie działane legalnie. No i grupki ekstremalne, no prawie że terrorystyczne, tak? To jest jakiś terror psychologiczny. Oni atakują, ci partyzanci, ta furia tych partyzantów socjalistycznych atakuje te podstawy Ameryki. Ta wolność do biznesu, wolność do inwestowania, wolność do zarabiania. No i oni atakują ludzi właśnie w dziedzinie artystycznej, w szkolnej i zmuszają najróżniejsze organizacje, czy instytucje, czy ludzi do zajmowania politycznego jakiegoś stanowiska. To jest po prostu coś niesłychane. No i to jeszcze bardziej porozszczepia tą Amerykę na lewicę i na prawicę. To taka bałkanizacja po prostu będzie amerykańska. Ja nie wiem, co to będzie teraz. Teraz ludzie po prostu zaczynają się, przestają współpracować, tak samo jak i w Polsce. Te rozdzielenie jest z jakiegoś powodu coraz bardziej ekstremalne. Wygląda na to, że to zawsze się kończyło wojnami, no i możliwe, wojnami cywilnymi, czy wojnami międzynarodowymi, no ale wygląda na to, że to znowu idzie w tym kierunku. Inna firma jest taka, Salesforce, Mark Benioff, no on to jest miliarder i on się właśnie skolegowywał z Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, no to jest kandydatka na prezydenta, ona jest profesorką, dostała się na uczelnię za punkty za pochodzenie, bo napisała, że jest z tych Indian z łukiem i strzałami, nie z tym Indian z kropką, także, że dostała się jako Indianka na studia, do pracy później przyjęli, pracowała jako profesorka na jednej z uczelni, zarabiała 350 tysięcy za parę godzin wykładów w tygodniu, no ale ona krzyczała, że te wszystkie czesne i te opłaty za wyższe uczelnie są po prostu nieprawdopodobnie wielkie. Obiecuje, że będzie pieniądze oddawała, że będą ludzie mieli zwrócone za to, co zapłacili za studia, albo że studia będą, no to będą jakieś nieprawdopodobne miliardy, no i wiadomo, że jeżeli państwo by miało płacić za studia, no to państwo, czyli partia, będzie mówiła, co mają studiować, a później co mają robić, a później co mają odpracowywać. Także wszyscy normalni wiedzą, co to kosztuje te darmowe szkolnictwo. No ale właśnie ten Mark Benioff, miliarder, multimiliarder, on też sobie myśli, że on zaspokoi komunistów i socjalistów. I większość tych bogatych filantropów, kapitalistów, no i wygląda na to, że jest na linii po prostu do odstrzelenia. Jest po prostu do odstrzelenia, bo teraz to nie chodzi o to nawet już dla socjalistów, dla komunistów, jak oni zrobili tą kasę, tylko wygląda na to, że komuniści chcą zniszczyć tych bogatych filantropów, bo oni mają po prostu kasę. Także to jest koniec, po prostu początek końca Ameryki. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Subskrybujcie, piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie jakieś sugestie. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.